podczas różnych koncertów większość zespołu ma jakieś wpadki. Macie też na swoim koncie? Co? Nie, ja mówię. Tak czy nie? Ja mówię. Wiosną graliśmy koncert. Kiedy... Nie przyznawaj się. Chwila, nie. Co jest tak? To jest ciekawe. Moje dwie gitary i mandolina. Mistrzostwo świata. Gramy tak. Gramy koncert. Wpierw pękła mi struna. Zdążyłem ją zmienić. W trakcie awansurówki. Potem gramy drugi utwór. Gram solo i pęka mi od gitary straplok. Ten potrzebujący. Po prostu koniec już nie ma pasa, nic. Pani plastik. Odłożyłem, że mam telekastera. Gram. Kolejny utwór, wziąłem do ręki mandolinę, bo całkowicie rozstrojona i jeszcze pękła struna. To jest koncert. Ostatni utwór, gramy już bis, to są gdzie bis, Olka skacze, w tym momencie patrzę, na kabel poszło gniazdo, wszystko. I tak właśnie stałem tylko... Na tyle. A był tak cudownie załamany. Koncert udał się. My kończyliśmy to mimo zadaniem sami. Trzeba po prostu cały czas instrument zmieniać, struny, dwie, tutaj gitary, gniazda poszły. Nie wiem, plątwa jakaś poszła. Super. Nie wiem czyja. Słuchaj, mi się kiedyś złożył stołek, wiesz, graliśmy i był Seszele. O Jezu! Słuchaj, grałem na Seszele i on przez cały czas... Nie, to nie potrzebne, to było 3 na 5. 3 na 5. Słuchaj, gramy, podnosimy ciśnienie w numerze, jest takie, wiesz, pierwsze pieprznięcie, że po prostu, wiesz, tam leci ogień, ja podnoszę ciśnienie, walę w blachy, składa mi się stołek i po prostu grałem numer na stojąco do końca. No tak, nie, grałem cały numer do końca na stojąco, nie, nie było, wiesz, czasu, żeby na stołek, żeby zrobić przerwę, po prostu ta muca musiała, wiesz, trwać na stojąco. Nie? Jakie to było ciężkie. Mimo czasem tak tu w basie spaliła. I orę wiec. Jak się rozpieprzyły klawisze, gniazdo od bordu. Zepsuły się. Klawisze się Adamowi. Tak. Przepraszam bardzo. Ja nie byłem. Przeproś panią od polskiego. Do kamery. Mam jeszcze. Rzeczy typu nie połamane pałki przy pierwszym wejściu, tak? Na przykład jak graliśmy na Dęgrzemi Sztrumskiej, jest Transylwania, jest stopa werbal i nam się okazuje, że uderzam pierwsze uderzenie, jest pach i ja mam dwa kikuty w rękach, pałki strzeliły na przykład, nie? Bo nie wiem, były za słabe, coś takiego. Czy zawsze jest? I jeszcze było tutaj. Tutaj. Są takie płatki, które czują tylko my. Widzimy je, a z kolei publiczność nie, bo tego po prostu nie widzi. Tak, no w ławie zrobiłem mistrzostwo świata, graliśmy numer i słuchaj, gram numer i nagle tak w sekundę zdaję sobie sprawę z tym, że nie gram po prostu, wiesz. Że oni grają, a ja siedzę, nie? I ja zacząłem z tego, tak fajnie z tego wybrnąłem, że tego nie było, wiesz, tego nie było widać, tak? Jak wiesz, chłopaki widzieli, co się dzieje, tak? Ale wiesz, a tam publika nie miała o tym pojęcia, że to się, wiesz, że jako totalnie improwizuje, no bo bywa i tak czasami, nie? Człowiek się zamyśli, nie? I w pół akordu przerwie wstęp od piosenki, nie, Piotruś? Tak, bo tak? W Mularach na przykład. Jak grałeś Transylwanię. Na przykład. A! Puściły! Zamyśliłem się! Zamyśliłem się! Teraz tak, gdzie jestem? Ale jest ten, to jest 70. któryś koncert, tak? A on się zamyślił. Bo nie, a my wszyscy na jego tak. Gramy sobie ten, to jest taki samolot transowy, jest tam parę obrotów i tak myślę, gdzie jestem? W którym momencie? Ale wyszło dobrze. Wybroniłem to wtedy, kurczę, wiesz, dałem radę. To nie mam, powiem. Ale ja czasem improwizuję. Mam nadzieję, że nie słyszałeś. A tak jakoś wiesz tam, czuję czasem coś. Lała, śpiewa. Powymyślam jakiś nowy tekst. Kołka zrobi. Tak, poprzymilam się do gitarzysty. Nasz miejscowy, wiesz, nasz... Męża masz. Nasz miejscowy mocno mordy i wycierałeś. Jak się dowiedzą, gdzie. Wiesz, a taki nasz lokalny małpiszon biega po scenie, wiesz, skacze z legendą. Tak się jest, daje radę, nie? Dostaję ciastko, jest okej. Okay. Dostaję ciastko z początku. Publika. Dziękuję. Publika z prawią bananami na przykład czasami. No to wiesz. Dobrze, kolejne to jest. Rok 2010, pierwsza płyta. Jak długo? 11. 11? 11, 2011. Okazała się. A że nagrywaliśmy w 2010 jeszcze, tak, to tu masz. Padła idea, że trzeba po prostu w końcu coś nagrać, epkę. I właśnie Jarek Pacanek, mam ze studio Boca Nega Records. Po prostu tak po prostu powiedział, to wreszcie to coś nagramy. I trzeba było no, znaleźć sponsora, oczywiście na pudełko, okładki, mastering i dalej. Znalazł się sponsor, Bank Spółdzielczy w Szumie. Czemu? Bo także Bank Spółdzielczy w Szumie. Jola. Znalazł się sponsor, to trzeba było po prostu nagrać utwór, wybrać odpowiednie. Czy nawet nie tego BS, nie nam się przewinął tych ludzi mnóstwo, ale... Dla nas to było takie coś chyba z tą epką, nie wiem czy się spodziewałeś, to, że trzeba było po prostu pewien etap zamknąć, podsumować.
jeżeli tego nie zrobili, to nie wiadomo, co by było. Ten gdyby tak nas zgrało jeszcze bardziej w nowym składzie, materiał udał się, jest taki bardziej, no, mniej żywiołowy może, taki mniej szalony jak koncerty, taki bardziej jest nocny, wyciszony momentami, ale takie no dziecko pierwsze. No jest ciekawie. Teraz wiesz, te numery, które weszły teraz, wrzuciliśmy do tej jakby epki i puściliśmy sobie reedycję, nie taką, wiesz, z takimi numerami. Czyli jest numerami. 5 z epki, są jeszcze trzy nowe numery, świeże. Wszystko mam, wiesz, ręce, nogi i to. Jeszcze w planach są następne. Są. Tak, no wiesz, powiem, że gdybyśmy mieli kasę, to powiem ci, gdybyśmy mieli kasę i możliwość, to byśmy nagrywali, kurde, numer tygodniowy, podejrzewam. To byś teraz siedział w serce. Serce, tak. I kasa, bo poznacie kasę. A skąd macie kasę? Na różne sprzęty, nagrania właśnie. Wiesz co, to jest ciężka sprawa, nie? Na godzinę trzynastki. Rodzice. Stary, jak wiem pierwsze bębny swoje na raty. Jeszcze wtedy było tak, że miałem jakiś staż gdzieś i nie mogłem wziąć sobie, wiesz, rzeczy na raty. Mówię do matuli, weźcie mi bębny na raty, nie? Wzięli mi tą Yamahę moją i mówię, to ja ją będę spłacał, nie? Spłaciłem 4 raty chyba. Pozdrawiam mamę, która spłaciła mi perkusję i tatę. Oraz moje blachy, filmy na Z, które uwielbiam bezgranicznie, będą do końca, że też rodzice spłacili, dziękuję. I wiesz, i one mi, on to mi wszystko służy. I czy wiesz? Znaczy, wiesz, oni chyba wyszli z takiego założenia, że jak mam siedzieć, wiesz, po barach i klacz, no to lepiej dać mi kasę na sprzęt, żebym się tam... Żeby dać mu jakiekolwiek zajęcie. Żeby dać mu jakiekolwiek zajęcie, nie? Ja sobie miałem bębny w pokoju, nie? I tak się w mieszkaniu, to po prostu... Później go wygnali na strych, bo... Wygnali mnie na strych. Nie mogli go znieść. Telewizor mnie był w stanie zagłuszyć blachy. Zrozumieli swój błąd. Tak, ale wiesz, no, to ja tam. A co robicie w wolnym czasie? Gram. O Boże. Nie pytaj. No, co robicie, kiedy nie gracie? Czyli każdy po kolei... Sprawdzam testy, układam pytania na sprawdziany. Bawię się z czego? Żartuję. Nie, ogólnie jest tak, że ten do roboty do domu nie przynoszę. W czasie wolnym. Spotykamy się z przyjaciółmi na małych konwersacjach indywidualnych. Dawaj rzeczy po imieniu. Na przykład tak jest, nie jest taki, no, są takie trzy miejsca, jest salon właśnie kulturalno-inteligencko-osztowy, spotykamy się. Tak. Mamy też taki klub zaprzyjaźniony, gdzie właśnie znaczy literaci, tam lokalni poeci. Pan ci to przetłumaczyć? I dalej i taki... spotykamy się, no, są konwersacje, czytamy sporo, na pewno są rozmowy do rana, po świt, czasami się kończy na plaży, na mostku. Tak. Jest twórczo, naprawdę szczur żyje taką ideą, no, wyższą. Masz często podstawę upojenia alkoholu. Nie. Chyba ty. Po 22. Po szapol. Wiesz, generalnie mamy takie właśnie miejsca, jak Piotr mówi, to się spotykamy i tam często kończy się to tym na przykład, że zostaje wymyślony na przykład jakiś tytuł utworu, na przykład dziwny, na przykład Rekiem dla ośmiornicy, albo Głosy z balkonu. Albo różne tego typu rzeczy. Tak. Więc wiesz. A jeszcze zapytam, jakie powieści lubicie czytać właśnie? Powieści? Ja w aluminium. Tak. Ja mam teraz kryzys twórczy, bo jestem historykiem i odkąd tam... Wiesz, nic się nie dzieje. Żadnej wojny jest słabo. Nie? Właśnie to jest to, że... Strasznie. Trochę chyba się wypaliłem. Ja to jest... Powieści. To mówię tak, beletrystyka. Książki biograficzne na pewno, no i artykuły historyczne na pewno, także. Co czytamy? Ja czytam biografię muzyków i to wszystko. Także. Tam czego więcej, plus prasa muzyczna, typu czasopisma, miesięczniki z muzyką, to wszystko. Ja czytam Bravo Girl, Popcorn. I telegazetę. I Wings. Adam czyta telegazetę i... I tablicę zastępstw. Tablicę zastępstw w szkole. I niepytany numerek. Adam jest fanem Bena Tennisona. Tak, zmienia się pod wpływem Omnitrixa. Tak, tak, kontrolujcie mnie. Innego podpora. Kamerą, jak macie okazję. Tak. Powiedz im coś teraz. Co? Adaś, co czytasz? Adam, co czytasz? Wszystko, co mi wpadnie w łapę. Także... Nie mam zbyt dużo wymagań co do czytania. Przecież mówię telegazetę. Czyli pilot. Pilot. Ja nie mam telegazety. Adam, co czytasz w domu? SMS-y. I fejsa. Dobra. Tak. Jak oni to potną później stary, to ja nie wiem, nie? Kochamy go i tak. Takie faje, taki lokalny gamut. Już tak, jedziemy dalej. Co pan jeszcze jest? Jedziemy dalej. No.
Połowa 2011 roku Air Music Festival. Przebraliście kwalifikacje, zagraliście w koncercie tym głównym, finałowym. Nie czujecie się zawiedzeni, porażką? Zostaliśmy oszukani. Nie, wiesz, to nie tyle, że porażka. My już na swój sposób wygrali ten festiwal i wiesz, może nie tyle, wiesz, finansowo, co nasza jakby, tak mi się wydaje, że nasza pozycja w Marburgu jakoś się umocniła. Tak. I też były fajne opinie od jury. Fajne opinie od fotografów. Na przykład dowiedziałem się gdzieś tam, wiesz, bokiem później, że ktoś nas potraktował jako bardziej profesjonalny zespół i trzeba dać szansę młodszym. Dać szansę młodszym. Więc to naprawdę było, wiesz, z jednej strony wiadomo, że fajnie jak wpada trzy koła nagle do zespołu i można do tego wszystko na przykład kupić książki, tak? Albo coś innego, ale same kontakty, które potem miał Music Festival, chociażby z Kamilem Wicikiem, wiesz, który gdzieś tam nas wspomaga cały czas, to Radio Gdańsk. Radio Gdańsk. Możemy powiedzieć, że Kamil pracuje w Radio Gdańsk, w końcu prowadzi ten Ear Music Festival. I prawi twojej żonie miłe komplementy. Tak, w ogóle. Nawet się nie pochwaliłeś. Kamil, znajdę, czy lecisz na moją żonę. Ale jak on to zobaczy, to po prostu, wiesz, to i jesteś strażnie. Kamil jest fantastycznym gościem. Powiem ci, że chociażby lat tej znajomości z Kamilem było warto tam wystąpić. Plus, wiesz, no Leon, który wyskoczył w stroju gdańskim, Leoncja też pozdrawiamy, bo wspomaga nas na wszystkich jakichś większych imprezach, tak, w swoim stroju, wiesz, tak, lata. Również tych kulturalnych. Na tych kulturalnych imprezach wspomaga nas również bardzo, taki jest oczytany człowiek, więc wiesz, jakoś tam... Wyprzedziliście moje dwa pytania. Właśnie chciałem zapytać o Leon. Skąd pomysł na takie aranżacje jego występy? Leon to jest człowiek, który już od lat dwudziestu kilku siedzi bardzo mocno w kulturze Indian. To jest pewien tak prekursor w Polsce tańca powwow, tych ceremonii. Miałem okazję być dwa razy na zlocie Indian w Polsce. Naprawdę to jest postać już z dorangą tam na zlocie Indian. Nie tylko w Polsce. Czyli powiesz, Leon Rzodkowski, to wszyscy wiedzą, kogo chodzi. Tak. Był też tak, siedział w USA przez jakiś czas w rezerwacie. Zaburzenie. Także no, człowiek już pobyty, szyje takie sobie stroje. No to jest ogólnie nasz też przyjaciel, znamy się już ładnych parę lat, tam się nawzajem gościmy, widujemy. I powstała idea, jak będzie jakaś większa scena, to po prostu łączymy siły. Więc zostało to przybite, bardzo mocno, intensywne były dyskusje na ten temat. I w końcu właśnie trafił się jeden festiwal, potem jeszcze Sztum, koncert duży na Zajęciu Sztumskiej. Później jeszcze wystąpił z nami jeszcze raz w Sztumie, w Młynarach. I teraz jest, czekamy na coś większego. Jeszcze będą występy. Na pewno będzie na pewno. Dla niego to jest po prostu fajna odskocznia, co zrobić pod muzykę. Przecież że jest tylko miejsce, żeby go wpuścić, żeby sobie pobiegał. Kurde, jak to brzmi, nie? Wpuścić na to, żeby sobie pobiegał. I to, co staramy się go, wiesz, brać ze sobą, nie? Podejrzewam, że wiesz, gdyby teraz pojechał na przykład z nami na koncert do Iławy, który graliśmy ostatnio, też by się bawił świetnie, ale tam czysto technicznie, tak? Nie było możliwości, żeby z nami wystąpił, nie? To jest... Mało miejsca. Mało miejsca i wiesz, kiedy tylko może tego, to dajmy mu cynk, że jest, wiesz, jest koncert, wiemy jaka jest zawsze scena, jest przyjeżdża, zawsze jest chętny, nigdy nam nie odmawia, wiesz, współpracy. Teraz drugie pytanie, które wyprzedziliście na temat robienia komplementów. Nie dostajesz czasem jakichś listów, mimo własnych od ludzi, nie, wiesz co, Ola twierdzi, Ola jest... Ona nie piszemy, że nie były przygody. My wysyłamy SMS-y z nieznanych starterów. Z internetu. Świetnie śpiewasz i tak dalej. Nie, to szybko podejdzie jakaś osoba, wiesz, po koncercie, powie, że bardzo fajny wokal. Byłem ze świetnie. Tak, tak, tak. Nie, o dredach nic nie mówią, nie kłam. Jak to nie mówią? Nie, nie. A koleś... Także kolega Kamil, mogę powiedzieć, Kamil mnie przyrównał do Katarzyny Nosowskiej i Renaty Przemek, za co bardzo dziękuję, ponieważ bardzo lubię te wokalistki. No wiesz, mąż nie jest zazdrosny. Jak kiedyś wytłumaczyłem, jak jeszcze próbowałem to i tłumaczyć, że musi po prostu przyzwyczaić się do tego, że po jakimś koncercie, kiedy schodzimy, to jest naturalne, że to miał okazję nawet chociażby w Iławie zobaczyć. Ona teraz się będzie właśnie wypierać rękami i nogami, to jest normalne, że jakiś facet do niej przyjdzie, z nią rozmawia, tak? Chce zamienić dwa słowa, i dzieci rozmawiają z nami, to jest naturalne, nie? Ale ten kolega taki był, fajny kolega był w Iławie, wiesz, tak. On jadł super, wiesz, ten Zmielna był, jak był gość. Nie, fajnie było nasiwać twarzą w twarz, tak, wiesz, tam w całym mikrofonie patrzył mi w oczy, nie, ja po prostu nie mogłam, nie? Nie możemy być zazdrośni o rzeczy typu zdjęcia, rozmowy i tak dalej, bo to jest, wiesz, to jest jakby, wiesz, fajna... Część pracy. To jest, wiesz, dla nas to jest bardzo miłe, jak ktoś tam podchodzi, zanim pogada, czy tam zrobisz jakieś zdjęcie, czy przyniesie płytę do podpisu. No i, naturalna, wiesz, kolej rzecz. Naturalna, jakieś tam, wiesz, no my też...
A ty listy miłosne dostajesz? Wiesz, szybko powiem. Zadaj się. Tak, dostajesz? Naprawdę? Tak, cały czas. Ale nie, to muszę przejrzeć jego Przemek nie potrafi się ode mnie odczepić. Przemekowała mu się jego klata, wiesz. Kto? No, nie wiem, jakiś gość na mnie wypisuje, że mu się moje cycki podobają. Znaczy, nie, kiedyś musiałem podpisać płytę, nie? Dla Ani, perkusista, rogaż bez koszulki. Nie wiem dlaczego, ale to... No teraz już by było wolę, żeby był w koszulce. Teraz bym wolę, żeby był w koszulce, wiesz, no. Wiedzie nam, że no, od czasu jak gramy, słuchaj, wiedzie nam się w pół roku, się śpiją, burżuazja, komary. Jest ciężko. Znowu powiem, tylko trochę wywiadem. Tak może co być. Dalej? Spoko, nie? Wiesz, dajemy radę jakoś, no. Nie jesteśmy zazdrośni. Olka dostaje jakieś tam, wiesz... To słuchaj, to jest jak ze wszystkim, tak? No nie wiem, komuś się może podobać Beata Kozidrak, tak? Czy tam Zbyszek Kołdys i powie ci, że podejdziesz na koncercie, na przykład, nie wiem... Jakie teraz, nie wiem, no na jakim koncercie byłem ostatnio jakimś dobrym, no jak Lica grał, tak? No, albo podszedłem na Lica, wtedy wiesz, piąteczka, zdjęcia, pogadaliśmy chwilę. Ona była zdrosna. Ona była zdrosna. Ona była zdrosna po to, że Robert się do mnie przytula, tak? Ale, strasznie. Wiesz, a to jest nagle się zauważyłem, że ma kupa, nie? Tak, wiesz. Nikt jeszcze nigdy nie podszedł po koncercie, powiedział, ale zrobiliście koncert w Butanie do Bani, nie? Ale wiesz, no, z tym też się trzeba liczyć, tak? Że ktoś tam się napisze w internecie na przykład. Tam. Czasami zdarza mi się śledzić jakieś tam fora, że a znowu grają, znowu to samo, no to skacze jak małpa, klawiszowiec ma autyzm. Tak, było coś takiego? O kurde, klawiszowiec autystyczny, ten uczy historii, a zachowuje się jak psychol, nie, ten jest łysy i w ogóle, tak, no wiesz, każdy ma swoje zdanie, ludzi dla opinii, nie, to jest, tego już nie przeskoczy. Nie będę spał.